Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 160. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym życiu, zdrowiu, ekologii i wielu innych. Dzisiaj temat, który łączy nas wszystkich, temat prawie że narodowy. Oczywiście śmieję się, bo mowa o chlebie, o pieczywie, o czymś, co znamy od dzieciństwa, z czym spotykamy się każdego dnia, co spożywa prawie każdy z nas, ale mam wrażenie, że stosunkowo niewiele o tym chlebie wiemy, a sądzę, że warto to zmienić. Moją dzisiejszą gościnią jest polska królowa wypieków, królowa chleba, czyli Monika Walecka, znana też jako Cała w mące i tak też nazywa się jej fantastyczna piekarnia na Żoliborzu. Jest to miejsce już moim zdaniem kultowe. Są to najlepsze chleby na świecie. Zresztą mówiłam Wam o tym w solowym odcinku. Najlepsza jagodzianka w sezonie trafiła właśnie do piekarni Cała w mące, a ten ranking prowadziłam ja, także dosyć subiektywne, ale myślę, że wiele osób, które próbowały, zgodzą się ze mną. W każdym razie dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest chleb. Trochę o tym, czym jest w naszej kulturze, ale także, może przede wszystkim, jak powstaje, z jakich składników, skąd one się biorą i dlaczego warto kupować chleby z jak najlepszego źródła, co różni chleby tak zwane rzemieślnicze od tych bardziej komercyjnych. Mam nadzieję, że osoby, które będą słuchały tej opowieści, może rzadziej będą sięgały po chleby z supermarketów czy jakichś innych sieciowych miejsc, choć nie jest to oczywiście krytyka takich zakupów, a może zachęcenie do tego, aby innych chlebków, bułeczek, pit, focacci i tym podobnych popróbować. I powiem Wam tak bardzo, bardzo prywatnie, że rozmowa z Moniką była dla mnie niesamowitą inspiracją i ja słuchałam jej jak zaklęta. Jest to fantastyczna kobieta, wspaniała historia i ogromny wzór do naśladowania, jeśli chodzi o podążanie za pasją i też robienie rzeczy z takim oddaniem, z dbałością o szczegóły i oj, życzę wszystkim takiego podejścia do życia i sobie samych takich rozmów z zajawkowiczami. I zanim przejdziemy do tej rozmowy, tylko Wam powiem, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zapraszam Was do zakupów w moim sklepie internetowym. Jest tam kilka, chciałam powiedzieć dużo, ale jest kilka produktów elektronicznych mojego autorstwa, które możecie zakupić. Wszystko Wam podlinkuję w opisie. To jest karolinasobańska.com/sklep i 10% ze sprzedaży we wrześniu przekazuję Fundacji Ocalenie, która, mówiąc bardzo ogólnie, pomaga uchodźcom w naszym kraju. Także zapraszam Was teraz już serdecznie, prosto do rozmowy z Moniką Walecką o chlebie. Cześć Monika. Cześć, dzień dobry. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i tak się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. To ja bardzo dziękuję. I w ogóle dzisiaj jest taki trochę ponury dzień. Wydaje mi się, że jest idealny na rozmowę tak, o chlebku, to prawda. O wypiekach. Tak się robi przytulnie. Tak, taką pogodę jak dzisiaj określam właśnie, że to jest idealna pogoda na pieczenie chleba. Perfect baking weather. Po prostu w środku jest cieplutko, pachnie chlebkiem, a na dworzu jest zimno, pada deszcz, więc jest tam w środku podwójnie przyjemnie. No już mnie rozmarzyłaś tym wstępem. Plus jeszcze miło, że w końcu się te upały skończyły, które nam bardzo dawały do wiwatu przez ostatni miesiąc, więc fajnie w końcu troszeczkę tak odsapnąć od tego upału. Ale właśnie mówisz, że to jest taka dobra aura na wypieki. Tak. Czy kiedykolwiek jest tak, że nie czujesz tej aury? No, jak są upały. Okay. Jak są upały, to generalnie raz, że my się męczymy bardzo, bo praca jest dość wymagająca fizycznie, a dwa, ponieważ nasze ciasto powstaje, że tak powiem, siłami natury, a temperatura odgrywa jakby najgłówniejszą rolę w procesie fermentacji, więc wszystko nam przyspiesza razy 1/3 albo razy pół i musimy po prostu biegać i przenosić te kubły z ciastem do bardziej chłodnych miejsc w piekarni i
kosztuje nas to więcej, o wiele więcej pracy i wysiłku. Jeszcze wiadomo, piec działa, ktoś musi pracować na tym piecu, więc naprawdę lato jest takim trudnym momentem dla piekarni, no o ile nie jest się piekarnią, w której się ma całą klimatyzację, jakąś super wypasioną wentylację. My takiej nie mamy, mamy taką, że tak powiem, wersję podstawową, no ale wiadomo, jak temperatury ekstremalne, to też wiele osób nie może sobie z tym poradzić i sprzętów także. No natomiast fajnie, że to już się troszeczkę skończyło. To jest też w sumie taka fajna, ja się zawsze śmieję, to jest taka anegdotka moja, że zawsze jak ludzie latem rozmawiają o pogodzie, to jest taki small talk, prawda? Mhm. A dla mnie to nigdy nie jest small talk, bo dla mnie pogoda jest po prostu tak, to jest dla mnie coś, co ja przeżywam, analizuję, jakby odnoszę się, sprawdzam te prognozy pogody. Pogoda nas bardzo dotyczy i mnie w piekarni, więc naprawdę zwracam na to uwagę. Wow, w ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy. Tak. No a na przykład jak jest zimno, jak jest zima i na przykład tej zimy były takie mroźne dni, że nam na przykład zakwas nie wyrastał dobrze przez noc, bo było za zimno w piekarni, jak piec był wyłączony. Dzieją się też takie rzeczy. Ale pytanie właśnie, czy to się tak dzieje wszystkim, czy po prostu przez to, że wy stawiacie na taką rzemieślniczą produkcję, to zmagacie się z innego rodzaju trudnościami? Raczej dzieje się dlatego tak, że my po prostu pracujemy naturalnie, na zakwasie. Mhm. Nie dodajemy drożdży, przyspieszaczy, spulchniaczy i tak dalej. Nie robimy chleba tego samego dnia, tylko nasz chleb ma jakby taką specjalnie wydłużoną produkcję, żeby jakby móc wydobyć z tej mąki wszystko po prostu co najlepsze, jeżeli chodzi o smak, ale też i wartości odżywcze. No i myślę, że po prostu w takim piekarnictwie jest dużo większe ryzyko błędu i straty, no bo to jest długi czas, to jest 30 godzin. To nie jest tak, że robimy ten chleb i wsadzamy go do pieca, nie wiem, po 2 godzinach od wyjęcia ciasta z dzieży, tylko ono musi być formowane, potem musi iść do lodówki, potem musi zostać upieczone i to jest tak w tym momencie od ciasta z dzieży, kiedy chleb wychodzi z pieca, to jest około 18 godzin, powiedzmy. No to jest dużo czasu, kiedy coś może pójść nie tak. Mhm. Może być po prostu czynnik ludzki, może być czynnik sprzętowy, może nam lodówka na przykład się nie schłodzić, jak jest tak gorąco, prawda, i nie ma tej takiej cyrkulacji powietrza. No więc dużo czeka niespodzianek, więc ja zawsze mówię, że z chleba się cieszymy dopiero w momencie, kiedy wyciągamy go z pieca, kładziemy na półce i wtedy mówimy, że chleb jest udany, bo jakby nie ma się co cieszyć, że się wyciągnęło dobre ciasto z lodówki, bo wtedy, nie wiem, może się coś upaść, może się źle zsunąć, może się zgnieść i tak dalej, więc dopiero okay. Na samym końcu się cieszymy z chlebka. Ale można powiedzieć, że słuchaj, no tyle byś sobie mogła oszczędzić stresu, gdybyś wybrała jakieś takie metody optymalizacji produkcji. Jakby co dla Ciebie jest najważniejsze w tym, żeby zostać właśnie przy tych tradycyjnych metodach? No, generalnie chodzi o efekt po prostu, że jakby ten chleb jest po prostu bardzo, bardzo smacznym chlebem i on jest i smaczny, ale też się dobrze przechowuje, nie schnie. Można go jeść naprawdę przez kilka dni, jeżeli się go dobrze zabezpieczy, to pewnie o tym też potem porozmawiamy. I no, ja się tak nauczyłam, to jest taka religia, której jestem wyznawczynią, religia chlebowa. No i po prostu no taką drogę wybrałam i nie zamierzam nigdzie skręcać ani iść na skróty. To jest zupełnie inny. To jest, ja się śmieję, że to jest troszeczkę właśnie przez ten taki czynnik ryzyka, że to jest jak hazard. Mhm. I to jest też, mimo że my robimy to samo codziennie, to też są te zmienne takie, że właśnie jednego dnia jest cieplej, drugiego dnia jest bardziej wilgotno. Trzeciego dnia nam przychodzi nowa partia mąki, która już zachowuje trochę inaczej niż poprzednia. Więc jakby to jest taki dla mnie chlebowy hazard, czy ten chleb właśnie następnego dnia będzie tak samo fajny jak dnia poprzedniego. Czyli to jest wyzwanie, adrenalina? Tak, absolutnie, absolutnie tak. No myślę, że właśnie to staram właśnie się dziewczynom mówić w piekarni, że jakby nie czuje się tego, dopóki nie ma się pełnej odpowiedzialności nad ciastem, prawda? Bo czasami piekarze przychodzą i nowe piekarki i no tutaj posypią bułeczkę, tutaj pomalują i coś tam, ale dopiero jak one miksują ciasto, formują, potem wyciągają z pieca, to wtedy można poczuć tę odpowiedzialność właśnie, że kurczę, że tam tych 200 chlebów może wyjść, a może też nie wyjść, nie? Mogą wyjść z nich naleśniki, więc no jest w tym taki element gry. Ale powiedziałaś, że nigdy nie chcesz zmieniać też swojego podejścia. Czy zawsze takie miałaś? Jakby
kiedy chleb w ogóle pojawił się i wypieki pojawiły się w Twoim życiu? No ja zaczynałam w ogóle swoją taką kulinarną ścieżkę prowadząc bloga kulinarnego bardzo dawno temu. I po prostu chleb był wtedy jakby jednym z elementem mojej eksploracji świata kulinariów, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy nie tak jak teraz, kiedy jesteśmy, po prostu żyjemy w kulturze obfitości i wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, tylko to było właśnie dawno temu, jak dopiero zaczynały się telewizje tematyczne, kulinarne, magazyny jakieś, że nagle okazało się, że istnieje coś więcej niż ten mielony i schabowy, który mama nam serwuje, i pierogi. I mnie to zafascynowało i właśnie tak wtedy się też pojawiły pierwsze blogi. Ja zaczęłam czytać te blogi i mówię, o to może ja sama spróbuję. No i to taki był po prostu czas, kiedy się wiele rzeczy w moim życiu jakby zbiegło, żeby to robić. No i piekłam sobie ten chleb jako jeden, jak przepisy na chleb były jednymi z tych, które realizowałam na bloga i publikowałam je. No a potem jakby moje życie się tak potoczyło, że opuściliśmy z mężem Polskę, zamieszkaliśmy w Pradze, ja tam nie pracowałam i mówię, a no to w końcu upiekę, tam wezmę tę książkę Tartini, upiekę z niej chleb, no i upiekłam i w ogóle wow, co to był za chleb, nie? I tak się wkręciłam, że piekłam to codziennie. Chleb jest też taki fajny, bo to dużo czasu zajmowało wtedy. Ja tego czasu miałam całkiem sporo, więc robiłam sobie chleb, w międzyczasie czytałam książki, coś tam spacerowałam po Pradze, te takie dziury wypełniałam, oczekiwania na te bochenki. No a potem mój mąż powiedział mi, że się wyprowadzamy do San Francisco i ja sobie pomyślałam, mówię, Jezu, przecież to jest to miasto, gdzie jest ta Tartin piekarnia. To jest ta stolica chleba. To stolica chleba, tak. No i jak właśnie Tartin była miejscem pierwszym, do którego poszliśmy w San Francisco. Pamiętam, że właśnie wylądowaliśmy w hotelu, poszliśmy spać, ja mówię rano, dobra Bartek, jedziemy tam. No i stanęliśmy w tej kolejce i spróbowaliśmy tych rzeczy pierwszych, no to był po prostu cios dla mnie. Czegoś takiego tutaj nie było, nigdy nie jadłam czegoś takiego, takich wspaniałych rzeczy. No i potem wróciliśmy, tego dnia jeszcze nie jadłam chleba, ale potem wróciliśmy na chleb i ja jadłam ten chleb i mówię, kurde, to jest zupełnie coś innego niż ja robię w domu. I jakby ja mówię, czemu mój chleb w domu nie jest taki jak ten? A potem sobie pomyślałam, że skoro jestem w tym mieście i właśnie jakby mam nową szansę i mogę się czegoś nauczyć od ludzi, którzy są w czymś dobrzy, to zdecydowałam, że po prostu się nauczę chleba i że zostanę profesjonalnym piekarzem. No i happy end, jaki jest, wiemy. Zostałam tym piekarzem, ale długa droga to była i fajna. Okej, ale czy ty uczyłaś się tam pracując w tych piekarniach, czy poszłaś na kurs? Najpierw poszłam na kurs, bo ja bardzo chciałam pracować w piekarniach, ale nikt nie chciał, żebym pracowała u niego w piekarni, bo ja po prostu nie miałam doświadczenia takiego. Ja też nie wiedziałam, z czym się wiąże praca w gastronomii, co trzeba umieć, jak się trzeba zachowywać i tak dalej. Ale po prostu byłam tak zdeterminowana. Mówię, dobra, no to ja pokażę tym ludziom, że ja naprawdę, naprawdę chcę, że nie mam po prostu, nie jestem jakąś radosną dziewczyną, która piecze sobie chlebek i prowadzi bloga i nie umie pracować, tylko że naprawdę udowodnię, że ja chcę pracować i będę pracować. No i poszłam do szkoły, żeby właśnie mieć ten papier na to, że umiem i chcę się uczyć dalej. No i jak miałam ten papierek, to już zaniosłam go z chlebem załączonym. Akurat dobrze się złożyło, bo w tej piekarni, do której poszłam, akurat szukali piekarza. Ja w ogóle na początku bardzo marzyłam o tym, żeby pracować w Tartin, bo miałam takie głowy, ale potem jednak w czasie, w którym się starałam to robić, stwierdziłam, że to są jednak za wysokie progi na moje skromne zdolności. I to już potem mi w ogóle nie chodziło o Tartin, tylko chodziło mi o to, żeby się uczyć zawodu piekarza, gdziekolwiek tak naprawdę. Ale na szczęście trafiłam do super fajnej piekarni, takiej właśnie blisko oceanu, tam trzy przecznice dalej od oceanu. Fajnie się jeździło do pracy, z pracy. No i tam zaczęłam pracować, a w międzyczasie właśnie to były też te czasy, kiedy Instagram jakby zaczynał się tak, może nie tyle tworzyć, co tak nabierać znaczenia, dużo więcej znaczenia. I jakby to mi pozwoliło, jakby też, bo ja bardzo dużo wtedy piekłam w domu, gotowałam, robiłam sesje jedzenia i oczywiście wszystkim zobaczyłam, że ten jest Instagram, to zaczęłam tam wrzucać rzeczy.
I to jakby też przez to, że też fotografem jestem, więc umiem jakby atrakcyjnie pokazać tematy chlebowo-jedzeniowe, to jakby zwróciło uwagę tamtejszego środowiska kulinarno-piekarniczego i po prostu ludzie wiedzieli, że ja mam taką zajawkę i mnie zaczęli, czasami mnie zapraszali, czasami ja się pytałam, gdzieś bym mogła pójść i po prostu kończyłam pracę w swojej piekarni i w weekendy wracałam do domu, nastawiałam, odświeżałam zakwas, szłam na drzemkę, bo ja wtedy zaczynałam pracę o 3:30 w nocy. Tak, wow. dość wcześnie, a godzinę jechałam w nocy przez Golden Gate Park nocą. To były takie adrenalinowe początki dnia. Kawy nie potrzebowałam, jak dojeżdżałam na miejsce, ale jakby wracałam do domu, właśnie odświeżałam zakwas, szłam na dwugodzinną drzemkę, budziłam się, zakwas był gotowy, piekłam swój chleb. Potem wyjmowałam, wkładałam chleb do lodówki, szłam spać. Następnego dnia właśnie wracałam z pracy, wstawiałam garnek do nagrzewania, szłam spać, budziłam się, piekłam chleb. Także miałam taki naprawdę przez te 2-3 lata, kiedy mieszkałam w San Francisco, byłam po prostu... obsesja to jest dobre słowo, ale byłam naprawdę... Te 3 lata poświęciłam, były tylko i wyłącznie poświęcone chlebowi. Chleb rządził moim życiem. On ustawiał twój rytm dobowy. Ustawiał mój rytm dobowy, tak. Na przykład rano też wkręciłam się kiedyś w bieganie, to też się budziłam rano, stawiałam piecyk, wrzucałam garnek do nagrzewania, szłam pobiegać, wracałam. To były piękne poranki. Wracałam, wrzucałam chleb do pieca, nacinałam go, zamykałam pokrywę garnka, szłam pod prysznic, wychodziłam taka, wiecie, po bieganiu, taka po prostu naenergetyzowana, te endorfiny, zmęczenie, potem podnosiłam pokrywę. O Jezu, fajnie, chleb mi wyszedł i po prostu miałam taki cały dzień ustawiony. Ja pamiętam, że ja wtedy stawałam przed lustrem i po prostu tak się sama do siebie cieszyłam. Byłam tak szczęśliwa, bo poczułam, że znalazłam się na takiej drodze, na której bardzo długo zostanę. Ja w swoim życiu robiłam wiele rzeczy. Ja mam już prawie 40 lat, więc po prostu trochę tych doświadczeń w życiu nazbierałam. Wtedy miałam trochę mniej niż teraz, ale wciąż to było tak, że trochę byłam tu, trochę tu, pracowałam. To nie tak, że ja gdzieś byłam takim, że tak powiem, osobą, która często zmienia pracę, bo zawsze jak gdzieś pracowałam, to się starałam, zawsze miałam to szczęście, że jakby robiłam te rzeczy w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, pasjami, zajawkami i zawsze starałam się je robić najlepiej, jak się da. No ale gdzieś tam te koleje losu sprawiały, że tu pracowałam 4 lata, potem gdzieś 2, potem rok, a jakby jak odkryłam ten chleb, to miałam takie poczucie, że po prostu wszystkie moje poprzednie doświadczenia się integrują tu i teraz w tym zawodzie piekarza. Że przecież można zrobić pyszny chleb, ale też można fajnie o nim opowiedzieć. Można go pięknie pokazać na zdjęciu. Więc te wszystkie moje takie pasje się jakby zbiegły w tym temacie. Pięknie jest to, jak opowiadasz. Naprawdę. Realizujesz. No tak było, powieści. Tak było, nie kłamie. Chociażby ktoś mówił o mnie, tak jak ty mówisz o chlebie. Ale zastanawiam się, czy ten chleb, którego spróbowałaś po raz pierwszy w San Francisco, czy po tych latach praktyki możesz powiedzieć, że odtworzyłaś ten smak i już odczuwasz satysfakcję tworząc swoje rzeczy? Tak, absolutnie. W sensie to nie jest tak, ja nigdy nie chciałam niczego odtwarzać, ja mam taką teorię, że chleb po prostu przynależy do piekarni, że to nie jest tak, ja mogę sobie, oczywiście mój chleb, który robię, wzoruję na stylu chleba Startin, na długiej fermentacji, używaniu zakwasu i tak dalej, natomiast robię go kompletnie inaczej i robię go pod siebie. Na przykład chleb Tartin jest robiony w całości na mące pszennej. Ja na przykład robię chleb na mieszance mąki pszennej z mąką żytnią razową, tak jak w naszej kulturze to jest, że naszym chlebem stołowym jest pszenno-żytni chleb, że tego żyta nie ma dużo w tym chlebie, bo tam może z 10% jakby w ogólnej wadze mąki. Natomiast właśnie ja chciałam robić taki chleb, który będzie łączył polski klasyczny chleb
z chlebem takim światowym, kalifornijskim, francuskim, prawda, bo to przecież się wszystko miesza. Przecież piekarze w Kalifornii, ta trzecia fala, czy tam druga chlebowa, to oni się wzorowali na chlebie, ulepszyli jakby trochę procedury klasyczne francuskie, prawda, mhm. A to teraz z kolei wraca z powrotem do Europy zza wielkiej wody, więc to tak wszystko krąży. I oczywiście Tartine to jest miejsce, w którym ja zjadłam po prostu najwięcej pysznych rzeczy. Wszystko tam, ciasteczka, desery, słone wypieki, tam po prostu wszystko było bardzo, bardzo pyszne. No i bardzo chciałabym, żeby w mojej piekarni też wszystko było tak pyszne jak w Tartine, ale oczywiście mój etos pracy jakby nie pozwala mi kopiować, robić rzeczy jeden do jednego, nawet jeżeli coś jest podobne w formie. Na przykład, nie wiem, jest to poranna bułeczka, od której wiele razy zaczynałam dzień w San Francisco, to ja się staram, żeby ta bułeczka była robiona jednak inaczej, że są to takie, no są, jest taki kanon po prostu śniadaniowych, piekarskich wypieków, nie wiem, czy to właśnie poranna bułeczka, czy jakieś ciastko, czy bajgle, tak, czy coś, ale wszystko staram się robić w zgodzie ze swoją jakby filozofią i też zainteresowaniami, bo tak jak mi wysłałaś listę tematów właśnie o trendach i tak dalej, o których będziemy rozmawiać w tym podcaście, to właśnie to zawsze fajnie jest, bo tak człowiek sobie myśli, co by tu mógł ciekawego powiedzieć, mhm. nie? Ale właśnie ten styl, takie trendy, to ja akurat się załapałam, kiedy ta moja pasja wzrastała, że w tym momencie trendem było pieczenie ze świeżo mielonych, pełnoprzemiałowych mąk, mhm. czyli z mąk razowych, nie białych, kiedy pszenica jest oczyszczona i po prostu mieli się tylko jej białkową część, tak zwaną endospermę, część ziarna, co jest po prostu budulcem dla chleba, bo to jest czyste białko. To troszkę tak, jak się przyrówna ziarno pszenicy do jajka, nie? Mhm. Że mamy skorupkę, mamy żółtko i mamy białko. No to w przypadku ziarna ta skorupka to jest otręba. Jest żółtko, czyli zarodek pszenny, w sensie zarodek, czyli ta najsmaczniejsza, najbardziej wartościowa część. I jest białko. Jak wiemy w jajecznicy, białko nie jest tym najsmaczniejszym elementem, ale jest białkiem. I to w przypadku właśnie ziarna to jest ta część tak zwana endosperma i w białym pieczywie korzysta się głównie z niej, gdyż ponieważ jest to białko, ono może nam wyprodukować wielką objętość, mhm. natomiast smaku jest tam nie za wiele, więc jakby w tym takim podejściu, że tak powiem, holistycznym do pieczenia chleba, jakby honoruje się to, że mąka powinna być jak najświeższa, bo biała mąka przez to, że nie ma, jest głównie właśnie tym białkiem, usunięte są z niej te elementy tłuste, czyli na mhm. przykład zarodek. A jak wiadomo, tłuszcz jej jełczeje, więc taka mąka już nie poleży długo, prawda, na półce, bo po prostu straci swoje właściwości. Taka mąka też ma swój jakby okres przydatności, który jest o wiele, wiele krótszy dla mąki pełnoprzemiałowej niż mąki białej. Więc ja właśnie zaczynałam w tych czasach, kiedy naszymi guru byli po prostu piekarze, którzy sami mielili mąkę, mieli własne młyny w swojej piekarni i potem z tych mąk bezpośrednio z młyna, bo czasami się mąkę postarza, żeby jakby polepszyć jej właściwości wypiekowe, a oni po prostu prosto z młyna na stół do odzieży i robimy ciasto. To jest oczywiście właśnie taki styl pieczenia, wymaga po prostu dużej wiedzy piekarskiej, gdyż taka mąka, przez tam, że tam jest duża działalność enzymatyczna, ta mąka potrafi się dziwnie zachowywać i produkować bochenki, które no, albo są trudne w obróbce wcześniej, albo może potem nie wychodzą do końca tak kształtne i fajne, jakby sobie piekarz tego życzył. No natomiast tutaj się kładzie, prawda, impact na to, żeby dostarczyć jak najwięcej smaku oraz właściwości, że tak powiem, odżywczych. Więc ja też jak zaczynałam piec chleb, to kupiłam sobie młynek taki ręczny. Ja ręcznie mieliłam ziarna. Wow. To naprawdę nie było łatwo. Jeszcze ja mieliłam z takiej super drobnej mąki, więc tam te ziarna swoje musiałam naprawdę bardzo blisko siebie ułożyć i no, zmielenie kilograma mąki zajmowało, kilograma ziaren zajmowało mi pół godziny, bo to po prostu naprawdę było, to było jak ćwiczenie, ale ja mówię, dobra, no to jest po prostu, no tak musi być, nie może być inaczej. No i właśnie ten jakby to podejście jakby dalej kultywuje w całej mące, że po prostu robimy rzeczy
z dużym udziałem mąk pełnoprzemiałowych, nie, że 100%. Gdzieś tam ja lubię, wyznaję filozofię balansu w życiu i takiego filozofię środka w życiu, że może robimy oczywiście i są takie wypieki, że są super razowe i 100% z mąki pełnoprzemiałowej. No niestety na młyn nie mamy miejsca w piekarni, może kiedyś bardzo by było fajnie. Czy tak jak w DeMille, prawda? Tam też w San Francisco, tam też my też mielili mąkę sami. To było naprawdę super, super fajne, ciekawe miejsce. Ale jednak gdzieś nawet w słodkościach te mąki razowe i z tych innych ziaren niż pszenica są obecne. Więc to jest super ciekawe i moim zdaniem to jest taki, to jest przyszłość po prostu. Wiele, teraz w ogóle jest taki trend, że dużo piekarzy jakby przyłącza się, tworzy takie jakby kolektywy z farmerami. To jeszcze nie w Polsce, ale na świecie, że na przykład wiją piekarnie przy jakichś farmach biodynamicznych czy organicznych. I jedni uprawiają zboże, bo się na tym znają, a oni po prostu je mielą i przetwarzają na chleby. Piękne, idealistyczne podejście, do którego może, nie wiem, może trzeba dążyć w życiu, jeżeli ktoś ma, prawda, jakieś takie ciągotki. Widzę cię. No, ja też siebie widzę, ale jeszcze nie. Teraz jestem miejską dziewuchą, jestem w Warszawie, bardzo się cieszę, kocham to miasto, ale właśnie jak ostatnio powiedziałam do męża, mówię, słuchaj, może poszukamy. Moja piekarka Karolina, w ogóle wielka fanka twoja i podcastu. Pozdrawiamy. Właśnie tak mi czasami mówi, Monia, patrz, tu jest taka działka z takim młynem czy coś. Ja mówię, Jezu, a to by było. No, kto wie. Życie jeszcze trochę lat przede mną, więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Natomiast wszystko w swoim tempie, pomalutku. Zawsze tak było w moim życiu, że nigdy nie robiłam jakichś wielkich planów, po prostu robiłam swoje, a cała reszta się pojawiała po drodze i reagowałam, więc myślę, że i tak będzie tym razem. To jest dobra strategia. Mhm. Wspomniałaś o falach i to mi się skojarzyło z na przykład falami w kawie. Mhm. I choć chleb uwielbiam, tak o falach w chlebie nie słyszałam, żebyś miała ochotę nam tak lekko naszkicować, jak to wyglądało i na jakiej fali teraz płyniemy, byłoby super. To się zaczęło, myślę, że to taka druga fala, to się zaczęła w Kalifornii pod koniec lat. Nie chcę tutaj przestrzelić, ale myślę, że to są lata jakby 80. To zaczęło się od tego, że w San Francisco powstała taka piekarnia Boudin, która jakby zaczęła wypiekać chleb na zakwasie. Mhm. I to był taki właśnie... oni do dzisiaj są już wielką, wielką, ogromną piekarnią, a jakby zamiast potem wraz ze wzrostem świadomości proekologicznej, jakby, prawda, odnośnie dbania, odnośnie nas samych, jakby no, stworzył się ten taki prąd, kiedy szefowie kuchni zaczęli mieć własne ogrody, korzystać z dobrodziejstw matki natury i otworzyli się bardzo na naturę. No i powstały nowe piekarnie w San Francisco. Jedna z nich to była Acme Bakery, która do dziś jest w budynku tam, gdzie się odbywa Ferry Market Building. Powstała też Della Fattoria w Petalumie. Też piękna piekarnia, w której też kiedyś byłam jeden dzień na stażu u nich, po prostu pośród tych kalifornijskich wzgórek. Nigdy nie zapomnę, jak ja tam weszłam. To był taka szopa. Weszłam, a tam takie rustykalne, ściana pieca takiego kaflowego, pył, mąka w powietrzu. Oni, nie wiem, czy to jakiegoś Beethovena, czy jakiejś takiej po prostu muzyki słuchali wtedy. Ciepło, słońce. Ja mówię, Jezu. Tak, i ja po prostu mówię, Boże, gdzie ja jestem w ogóle? To jest jakaś fantazja o piekarskim, o posiadaniu piekarni gdzieś na farmie. No i właśnie właścicielka tej, niedawno zmarła właścicielka tej piekarni, jakby zaczęła piec chleb ze słynnym szefem Tomasem Kellerem dla niego, a jakby potem zaczęła swój własny biznes. No i po prostu oni... Ci piekarze właśnie znowu powrócili do tradycji długiej fermentacji, czyli nie to, że mamy chleb w 3 godziny, tylko mamy chleb gotowy w 20 godzin albo troszkę krócej, bo niektórzy pieką w 8 godzin. Troszeczkę skracają ten cykl, omijają etap lodówki, co też jest proekologiczne. Mhm. Boże, w ogóle w świecie chleba jest wiele takich radykalistów, co jest super ciekawe dla mnie. To też pokazuje, jak myśleć o tym, bo na przykład... Niektórzy właśnie piekarze pomijają ten etap odroczonej, zimnej fermentacji,
Dlatego, że po prostu się korzysta z lodówek, a to jest jakby niepotrzebna emisja freonów, prawda? Więc jakby po co z tego korzystać? Mhm. Albo decydują się na wypiekanie w piecach opalanych drewnem, żeby elektryczności, prawda, nie używać. W sensie, żeby to robić jak najbardziej pierwotnie, jak się tylko da. No, więc oni wtedy po prostu wytyczyli te takie nowe standardy w produkcji chleba, oczywiście używanie organicznych albo tych sustainable, to jest, jakie to jest tłumaczenie, zrównoważonych, tak? Ze zrównoważonych źródeł mąk. No i jakby potem przyszli następni, to już Chad Robertson, to już nie wiem, to już można powiedzieć, że to jest trzecia fala, który po prostu pracował jako piekarz w wielu miejscach i otworzył swoją piekarnię w niedaleko Point Reyes, gdzie sam właśnie wtedy sam ze swoją żoną wypiekali chleby i ciastka na Farmers Market. No a potem Chad napisał książkę Tartin Bread i nagle każdy chciał zostać piekarzem. Też się na to złapałam. Ale to jest ciekawe, także... nie? Że mamy z jednej strony tak bardzo rozwijający się rynek rzemieślniczego, prawdziwego, wspaniałego chleba, a z drugiej strony całą populację ludzi zajadających chleb tostowy. I to wszystko w jednym miejscu w Stanach Zjednoczonych, po prostu w kraju kontrastów. Tak. No, no tak niestety jest, że po prostu no zawsze tak będzie, że będzie dobry chleb rzemieślniczy i będzie zły chleb. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie wiedzieli, co jedzą, jak jedzą i że mają wybór. Przede wszystkim. No właśnie, więc teraz przenieśmy się trochę do Polski, bo wydaje mi się, że chleb jest taką nieodzowną częścią naszej tożsamości wręcz i naszej kultury. Więc jakby jaką rolę on z Twojej obserwacji odgrywał i odgrywa teraz? Mhm. Jak to też się zmieniło właśnie biorąc pod uwagę taką przemysłową produkcję, taką komercyjną produkcję chleba? No mi się wydaje, że ja zawsze z dumą mówię, że jak rozmawiam ze znajomymi moimi piekarzami z zagranicy, że my w Polsce mamy faktycznie tradycję chlebową, prawda? Bo jednak nawet jak się pójdzie do jakiegoś sklepu, to jednak mamy tych kilka takich, czy to jest jakiś właśnie taki żytni, pytlowy, prawda? Te nazwy jakby same takie, które świadczą o tym, że ten chleb jest obecny u nas już od wielu, wielu lat. Chlebek pytlowy, chlebek staropolski, czy ten taki dworski. Stołowy, pszenno-żytni, dworski, tak, kajzerka, bułka wrocławska, czy taka, że my ten chleb jemy i naprawdę on jest bardzo ważnym elementem kultury naszego stołu. Myślę, że teraz po prostu pojawia się coraz więcej osób, które, bo mi się wydaje, że ten chleb kiedyś był lepszy, bo na przykład była też taka w Polsce tradycja takich piekarni liliputów, one się tak nazywały. To były takie małe, rodzinne zakładziki rozsiane po całym tym. Na każdym rogu, każdy miał gdzieś w okolicach domu. Bo to jest jak z kawą, to jest jak po prostu ze wszystkim. Były sobie takie fajne, małe zakładziki i one sobie funkcjonowały, piekarz pełnił ważną rolę społeczną, wszyscy go znali, wszyscy do niego przychodzili kupować chleb, oni to przekazywali z pokolenia na pokolenie, aż w końcu przyszedł ten czas, kiedy za wszelką cenę po prostu kapitalizm chlebowy, musimy wyprodukować jak najwięcej, jak najszybciej, z jak najmniejszej ilości mąki, w jak najkrótszym czasie i sprzedać to no, za jakieś pieniądze. No i wtedy zaczęło się to, wszystkie te małe zakłady zaczęły plajtować, bankrutować, bo ludzie oczywiście wybrali coś, co będzie może nieco tańsze, prawda? Zaczęli chodzić już nie do osiedlowych sklepików, tylko do supermarketów wielkich. No i to się oczywiście znowu szala się przechyliła na korzyść tutaj dużych zakładów produkujących. No ale ten chleb zaczął się psuć i nagle ludzie poczuli, że to jest po prostu jakaś nadmuchana struktura mąki, czy nie. Zaczęły się pojawiać artykuły o tym, czy co jest w takim chlebie, prawda? Że tam niekoniecznie nawet jest mąka, że mąka to jest jakiś ułamek. Jakby struktura tego chleba, jak się porówna taką bułę z supermarketu nadmuchaną do takiej bułki uczciwie zrobionej na zakwasie, no to jest ogromna różnica. Jakby zakwas nigdy nie wyprodukuje nam takiej lekkości, prawda, i takiej objętości. Może, jeżeli jest dobrze prowadzony chleb i mamy dobrą mąkę i parametry naszej pracy. Natomiast to jest niemożliwe jakby naturalnymi metodami do osiągnięcia.
No i to się tak zaczęło robić. No i oczywiście znowu przyszła fala teraz dbania o siebie, prawda, bardziej świadomego. No kurczę, no wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o klimat, że to już nie jest po prostu widmo jakiejś klęski żywiołowej, tylko realnie, kurde, w tym tkwimy, jesteśmy i wiemy, że jeżeli coś z tym nie zrobimy, no to po prostu zjemy sami własny swój ogon. I ludzie jakby zaczęli znowu wracać, znowu, czyli znowu się teraz fala przechyla na korzyść tego świadomego, na korzyść prawdy, uczciwości w robieniu jedzenia i jakby wrócenia do starych metod, które zostały zapomniane, czy tam metod. To jest tak samo jak, nie wiem, jak z jabłkami, prawda? Kiedyś były stare odmiany jabłoni, potem ktoś powiedział, ojejku, one nie płodzą tyle owoców, no to podmienimy je na te, co dają zawsze idealne, okrągłe, czerwone jabłka, ale potem ktoś powiedział, hej, ale te jabłka nie są takie smaczne jak kosztem czy bojkeny, czy tak dalej, prawda? I znowu jakby się wróciło. Także no my takie latamy w tą i w tą na przestrzeni wieków i lat. No natomiast myślę, że teraz już po prostu nie mamy wyboru i musimy się trzymać dobrej strony. Ale czy ty też widzisz, że to zainteresowanie jest coraz większe właśnie chlebem rzemieślniczym, że ludzie się przekonują, że są na przykład gotowi więcej za niego zapłacić? Jest absolutnie, co zresztą widać po ilości jakby piekarni nowych, które się otwierają, że faktycznie ludzie wolą po prostu iść do sklepu i wydać te kilka złotych więcej za bochen, niż po prostu kupować kolejną nadmuchaną bułę, która będzie sucha po jednym dniu, bo to też ma, ja właśnie sobie tak myślę, że no, my bierzemy pewną kwotę za ten chleb, to nie jest mała kwota, to też nie jest jakaś duża kwota, ale jak się przyrówna do innych chlebów, to tak, ale ten chleb można jeść przez tydzień, każdego dnia. On troszeczkę wysycha, wiadomo, nie jest taki chrupiący jak pierwszego czy drugiego dnia, ale jakby wciąż jest do zjedzenia, a taką bułę jak się kupi, ja wiem, bo to też nie jest tak, że ja jem tylko swój chleb, czasami mój mąż po prostu jak coś zapomnę przynieść z piekarni, to on idzie do pobliskiej takiej piekarni, że tak powiem, bardziej sieciowej i przynosi ten chleb i ten chleb też jest smaczny. No nie można powiedzieć, że to jest coś ohydnego. Natomiast na drugi dzień już on wysycha, już jest taki nieprzyjemny w jedzeniu, nawet opieczenie go jakoś nie za bardzo się da, więc tak naprawdę kupujemy coś, co jest dobre tylko przez jeden dzień, a nie jakby dojrzewa z każdym następnym. Ale powiedz mi, bo mamy z jednej strony na przykład takie chleby typowo po prostu przemysłowe z marketu, tak. Już nie mówiąc o takich paczkowanych, tak. Które stoją na półce tak. Przez... Tak. Ileś tam tak. Miesięcy, chociaż nie wiem, może wystarczy po prostu spojrzeć na skład, tutaj nie musimy chyba tłumaczyć, tak. Ale mamy powiedzmy chleby w supermarkecie, które też stoją luzem i wydają się być świeże. Mamy też chleby w sieciowych piekarniach i mamy chleby w piekarniach rzemieślniczych. Tak. Jakby dlaczego mimo wszystko właśnie ten chleb z piekarni takiej jak twoja będzie lepszy niż właśnie ten z sieciówki, która na przykład wygląda na taką domową, bo to też jest taki trik. Nie wiem, czy też się jakby wyraziłam jasno, ale po prostu mam wrażenie, że dużo piekarni sieciowych ma taki wizerunek tej piekarni za rogiem i my myślimy sobie, no dobra, tu mamy domowy chleb, jest dwa razy tańszy, wybiorę to, bo to i tak jest lepsze niż supermarket, no ale nie będę szła do tej rzemieślniczej, bo to już jest jakaś tam fanaberia. To za drogo. No, mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia, czyli dlaczego nasz chleb jest, bo my naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje ciągle szukanie tych dobrych mąk, czyli jakby udajemy się do młynów, które wiemy, że tam, że biorą jakby od małych uprawców pszenicę, którzy nie leją Roundupem, nie suszą tego zboża i nie jemy tego glifosatu potem, prawda? I też nie sypią nie wiadomo jakiej chemii do tej mąki, czyli tak naprawdę polegają na uprawach na dobrej jakości pszenicy, która jakby ma dobre właściwości wypiekowe. Bo my po prostu nie dodajemy żadnych dodatków. My mamy nasz zakwas, który dokarmiamy mąką żytnią i też fermentujemy go w specyficzny sposób, bo to jest też tak, że troszeczkę, to jest jak ze wszystkim, że można zrobić chleb, który wygląda jak chleb, ale można zrobić chleb, który wygląda jak chleb, ale do tego ma, no jest tak, że tak powiem, pchnięty na te granice, prawda, że nie robimy, nie boi, jakby naszym celem jest smak i wartości odżywcze, a nie to jak chleb wygląda, bo dużo osób ma ten problem, że oni chcą robić ładny chleb, a to ich powstrzymuje przed pewnymi zabiegami, które po prostu sprawiają, że
ten chleb będzie jeszcze lepszy, bo to jest troszeczkę tak, na przykład my dajemy bardzo dużo wody do naszego chleba. I są takie głosy w ogóle w świecie jakby produkcji jedzenia, że woda to jest profit dla producenta, nie? No bo woda mało kosztuje, dodajesz, rozpulchniasz, dodajesz. A dlaczego my dodajemy więcej wody do chleba? Bo to jest tak, jakbyś gotowała ryż, że ty musisz dobrze nawodnić ryż, żeby on się ugotował. Bo jak go ugotujesz w szklance wody, to on będzie lekko ugotowany, ale czy on będzie dobrze strawny? On będzie al dente, on będzie po prostu zalegał ci na żołądku, czyli mówię o takim ekstremalnym al dente, prawda? A w momencie, jak z ryżu zrobisz kongi, tak, to po prostu jesz i to cię, wiesz, i to cię nawilża od środka i tak dalej. To my z naszego chleba staramy się takie kongi robić, prawda? Czyli wlać tyle tej pszenicy, ile, w sensie tyle tej wody, ile ta pszenica przyjmie, plus jeszcze więcej dać tej wody. Na przykład dzisiaj ci tam przyniosłam taki chlebek z owsianką. Zrobieniem takiego chleba jest taki... Czy on jest lekko słodki? Nie. Okay. Nie, jest taki owsiany po prostu, taki mleczny, bardzo, bardzo fajny. I on ma taki specyficzny, bardzo, bardzo miękki miękkisz, bo my do tego naszego dobrze nawodnionego ciasta dajemy jeszcze wodę związaną w owsiance, bo wiesz, ten owiec też potrafi. I potem jak ten chleb się piecze, to ten owiec jakby oddaje tę wodę do ciasta, przez to on ma taką strukturę takiego kastardu jakby super miękkiego, lekkiego. I ten chleb kiedyś zrobiłyśmy, zleciłam, miałam taką super fajną dziewczynę na stażu, która studiowała dietetykę i jak skończy, i tam dużo nam opowiadała ciekawych rzeczy i tak dalej, mówię, dobra Julka, słuchaj, to choć zrobimy to, bo w końcu chcemy się dowiedzieć, ile nasze chleby mają kalorii i tych wszystkich wartości. I ona tam to wszystko nam policzyła, no i wyszło, że ten chleb owsiankowy jest, ma najmniej kalorii i prawie najwyższe parametry, jeżeli chodzi o jakby wszystkie składniki. No tamte inne też, zobaczy i tak dalej, makro. Ale właśnie mnie uderzyło. Mówię, kurde, czyli ten chleb nawet ma dużo więcej makro, a mniej kalorii niż inne. A jest taki pyszny. Naprawdę to jest wyjątkowy chleb. Więc naprawdę po prostu moim myśleniem jest dostarczenie takich chlebów, które jakby mogą być posiłkiem same w sobie, ale jakby też cię tak odżywiają dobrze. Że jesz coś pysznego, co jest tak totalnie dobre dla ciebie. I to jakby o to chodzi, mi się wydaje, w tym piekarstwie rzemieślniczym, że tam rzemieślnicze, to jest takie troszeczkę też wyświechtane słowo, to jest taki marketing rzemieślniczy, nie? Ale... No, jest to słowo, jakie jest. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie iść absolutnie na skróty, żeby nie iść absolutnie, wiesz, na kompromisy. Ja dlatego też podjęłam taką ścieżkę, że w naszej piekarni pieczemy tylko chleb dla naszych klientów. Czasami po prostu, żeby mieć tą wolność, która nam pozwala realizować nasze te założenia takie, żeby dostarczyć coś bardzo wartościowego naszym klientom. Ale super, że powiedziałaś, że niektórym chodzi o to, żeby zrobić ładny chleb. Tak. I nam się wydaje, że to już jest taki, to już jest taki chleb domowy, to już jest taki chleb z piekarni, a tak naprawdę nie wiemy, co w nim się znajduje. No. Przeprowadziłabyś nas przez ten proces powstawania chleba od momentu zamówienia mąki. Tak. To jest tak, że oczywiście właśnie niektórzy mówią, że sercem piekarni jest piec. Mhm. Ja się nie zgadzam. W sensie sercem piekarni jest zakwas po prostu, bo to on jakby jest motorem tego wszystkiego, więc... Dobra, to jeszcze powiedz, czemu zakwas, a nie drożdże? Tak, żeby wszyscy wiedzieli. Zakwas to po prostu korzystamy z sił natury, z tych dzikich drożdży i bakterii, które jakby w sensie dookoła nas się znajdują wszędzie, tak naprawdę na naszych rękach, na łusce zboża, w powietrzu i tak dalej. I my jakby te dzikie drożdże zapraszamy do słoika, udomawiamy je, dbamy o nie, karmimy się, bo to są istoty żywe, więc jakby muszą być, musimy się nimi opiekować w pewien sposób, który jakby one uważają za okej dla nich samych. No i mieszamy ten zakwas. Też to są pewne, że tak powiem, reguły, pewna temperatura, żeby ten zakwas urósł do pewnego momentu, ani za dużo, ani za mało, bo wtedy jakby panuje, bo w zakwasie jakby takie dwie główne składowe zakwasu to są bakterie i drożdże. Drożdże jakby sprawiają, że nasz chleb idzie w objętość, rośnie ładnie, tutaj on te... jest okrągły chlebek, ładny i objętościowy, natomiast bakterie nadają głębi tego smaku, że jak jesz ten chleb, to czujesz coś więcej niż taką drożdżową pustkę, tylko jakieś takie właśnie lekkie kwaśne, nutki słodkie, karmelowe, no to już tam każdy chleb wychodzi jakby no...
we własnym stylu. Natomiast jakby dokarmiamy ten zakwas, no i potem dodajemy, mieszamy w wielkiej dzieży, wrzucamy zakwas, wodę, mąkę, trzy naprawdę proste składniki, mieszamy wszystko na taką pacie. Ona nie wygląda jeszcze jak ciasto, jest taka porowata i taka, no żeby po prostu widać, że jakieś sypkie składniki zostały zmieszane z wodą. Potem dajemy temu ciastu odpocząć, mące ładnie się nawodnić. Widzicie, tutaj mówimy o rozciąganiu czasu, czyli naprawdę nasz chleb w tym czasie, kiedy my robimy jedno ciasto, w innej piekarni ktoś by zrobił 3 czy 4 ciasta, a u nas ta dzieża jest zblokowana tym jednym ciastem, które po prostu ma tyle czasu, ile potrzebuje, prawda, żeby jakby znaleźć się w optymalnym momencie do robienia chleba. No i potem dodajemy sól. Używamy soli polskiej, kłodawskiej, kamiennej. Właśnie nie wiem w sumie czemu, że ta kamienna sól najlepsza jest do kiszonek. W sumie nie zbadałam tego, dlaczego tak się dzieje. Niestety, tu sobie strzelam w kolano, że nie znam takiej prawdy, ale sprawdzę to. Więc dodajemy sól, no i dalej mieszamy to ciasto, jakby wytwarzamy tę siatkę taką glutenową, czyli to chodzi o to, że jak bierzemy ciasto i takie rozciągamy jak gumę do rzucia na boki, to, że ono nie pęka, tylko staje się elastyczne i wraca i takie rozciągliwe i ten. I tu musimy znaleźć taki pewien punkt. Potem dodajemy właśnie więcej wody, czyli jak już wiemy, ile ta mąka wchłonęła tej wody, wiemy, czy możemy sobie jeszcze pozwolić na dodanie więcej, czy już się powinniśmy zatrzymać, żeby nie skończyć z naleśnikiem następnego dnia. No i właśnie tutaj się tak strzelamy, żeby to nasze ciasto, ja zawsze mówię, że taki fajny chleb, jak wychodzi, to on po prostu na każdym etapie takie to ciasto jest przyjemne w dotykaniu, bo to jest taka jedwabistość, taka miękkość, coś takiego, w co się chce zanurzać ręce, nie? No i potem wyciągamy to ciasto, potem to ciasto przekładamy z tymi wielkimi naszymi kuframi po prostu po piekarni, naciągamy to ciasto, składamy, zrzucamy, to jest taki etap, żeby jakby wyrównać temperaturę ciasta i co za tym fermentacji, żeby wszędzie, w każdym jakby etapie, no bo wiesz, jak ciasto jest w dzieży, to na górze jest troszkę zimniej, bo na przykład się studzi, bo jest dostęp powietrza, a na dole jest ciepło, bo jest jakby napór masy, prawda? Więc my musimy co jakiś czas to z dołu wyciągnąć na górę, a to z góry wsadzić pod krążenie pod poprawić. Tak, dokładnie, poprawić krążenie, cyrkulację tego wszystkiego. No i wtedy, jak to nasze ciasto już widzimy, że jest silne, jest w stanie utrzymać jakby kształt bochenka, no to formujemy je ładnie, czy tam w podłużne, czy w okrągłe, wsadzamy do koszyków i wrzucamy do lodówki. No i ono tam sobie właśnie spowalniamy defermentację, troszeczkę po to, żeby jakby tutaj pozwolić enzymom zadziałać, czyli enzymy pożywiają się na cukrach i jakby rozkładają je na cukry proste. No i dzięki temu potem jak pieczemy ten chleb ma taką ciemną skórkę, niektórzy myślą, że to jest spalone, ja uparcie powtarzam, że to nie jest spalone, to jest dobrze wypieczone, są takie nuty tam właśnie bardzo karmelowe, takie chlebowo-drożdżowe nawet nie, ale taki, to jest taki piękny kontrast między taką słodyczą, chrupkością skórki, a tym takim lekko owocowym, lekko kwaśnym, nie za kwaśnym, za dużo kwasu to ja niekoniecznie lubię, ale właśnie takim przyjemnym, mięciutkim miękiszem chlebowym. No więc to jest takie 30 godzin, kiedy ten chlebek sobie powstaje, no i jest w końcu następnego dnia. Boże, jestem tak rozmarzona, że powiem Ci, że miałam Cię zapytać o jakieś 5 rzeczy, a nawet nie bym przyszła popatrzeć, jak wy to robicie. No to jest coś takiego w tym, faktycznie jeszcze muszę powiedzieć, że właśnie to są takie momenty takiej mojej wewnętrznej satysfakcji, jak właśnie jestem w piekarni rano, każdy robi i to się mówi, że one tańczą, nie? Że tak każdy wie, co ma robić, jest taka piękna współpraca. Oczywiście są takie dni oczywiście, kiedy wszystko idzie jak po grudzie, ale takie dni są na szczęście w mniejszości i taka praca, kiedy każdy wie, ma te pewne ruchy, dotyk piekarza to jest taki delikatny, ale stanowczy, nie? Bo to jest też tak, że my to ciasto w ryzach trzymamy, bo ono samo z siebie by nie powstało. Wszyscy mówią, o, bo chleb to jest takie dzieło natury, że to jest właśnie, że na tej pszenicy pracujemy, że gdybyśmy nie mieli tej mąki, czy tam ziaren, to by nie było. Ja mówię, dobra, no ale ktoś to musi złożyć do kupy, jakby ziarno się samo nie zrobi chlebem, prawda? Muszą być po drodze ludzie, którzy je prowadzą, pchają i przetrafiają w zgodzie ze sztuką, no i wtedy efektem jest ten dobry chleb. Ale to jest praca piekarza, praca młynarza, praca rolnika. A ile w
Twojej pracy jest na przykład czystej nauki i wiedzy, a ile jest też improwizacji? Bo też mówisz, że sama robisz swoje receptury. Zastanawiam się, na ile, wiesz, musisz tak dokładnie co do stopnia, co do centymetra, co do minuty nie wszystko jestem, odmierzyć. Nie jestem naukowcem, absolutnie. Wiele razy czytałam o tym, co tam się dzieje w tym chlebie, te wszystkie enzymy, amylaza, proteaza i tak dalej. Wiem, że to jest, natomiast ja jestem 100% intuicyjnym piekarzem i jakby oczywiście posiłkuję się termometrem, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura. Teraz już nie używamy, ale swego czasu używamy pH-metra, czyli żeby odczyn kwasowości sprawdzić naszego ciasta. Ale mi się wydaje, że wraz z doświadczeniem po prostu odrzuca się takie przyrządy i po prostu polega się na obserwacji, no bo ciasto do nas mówi, a my tam słuchamy i patrzymy i reagujemy. Więc ja zawsze mówię, że pierwszy raz jak coś robimy, pierwszy, drugi, trzeci, to jest takie jak to się, szkicowanie. Że my sobie szkicujemy te wypieki, chleby czy tam jakieś słodycze i mówię... Nie wiem, co tu się wydarzy. Jesteśmy otwarte, po prostu wyjdzie to super, nie wyjdzie to nawet lepiej, bo znaczy, że trzeba mieć coś zmienić. I jakby droga od robienia tego do zrozumienia to jest naprawdę dużo, dużo czasu. To mi się wydaje jest problem jakby, czyli problem, nie problem, ale teraz ludzie by chcieli wszystko po prostu natychmiast i często się z tym zderzam, jak ludzie przychodzą do pracy, do piekarni albo na staż, że oni myślą, że oni po miesiącu wyjdą i będą umiały robić chleb. Nie będą umiały robić chleba, one będą miały może jakąś ideę o tym, jak to się robi. Nie sądzę, żeby w domu potrafiły powtórzyć to, co się dzieje w piekarni, bo jakby droga do zrozumienia tego, ja to robię już w tym momencie, to też nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo, ale tak liczyłam ostatnio to około 8 lat, nie? Że tak na poważnie się zajmuję tym chlebem. I dla mnie każdy kolejny jest dzień niespodzianką i nigdy nie biorę za dane tego, że ten chleb następnego dnia wyjdzie tak samo dobry. Zresztą teraz to już mój zespół jakby robi ten chleb. Ja mam swoje inne zadania. Czasami też zmieszam ciasto, ale no wiadomo, ja tam pomagam ogólnie, to on jest w rękach dziewczyn. I to też jest tak, że jest po prostu każdy dzień, mimo że każdego dnia do dzieży wkładamy tę samą ilość mąki, tę samą ilość soli i to każdego dnia jednak ta zawartość wody jest inna. Jednego dnia czasami są różnice z dnia na dzień, litr, pół litra. To niby nie jest dużo, ale jakby dla ciasta jest bardzo dużo. I moim zdaniem jakby dużo rzeczy się też dzieje przypadkowo, więc jakby to jest dla mnie taka dyscyplina, kiedy ja będę mogła powiedzieć o sobie, nie wiem, w ogóle bardzo mnie ciekawi, jakim piekarzem będę za 10 lat, bo myślę, że jeszcze będę piekarzem, ale właśnie, że to nie jest na rok, na dwa, to jest na kilka lat. I jeżeli chcę się być naprawdę dobrym piekarzem, to jest wiele, wiele, wiele lat obserwacji i nauki ciasta. A do Ciebie kto przychodzi do pracy? W sensie, czy Ty też szkolisz? Czy po prostu masz zawodowców, których też po swojemu przeprowadzasz przez właśnie Wasz proces? Nie. Wszystkie osoby, które pracują u mnie były po prostu przeszkolone. Moja najbliższa pracowniczka Karolina, która jest obecnie kierowniczką produkcji w piekarni Cała w Mące, przyszła z doświadczeniem już, ale cukierniczym. I wszystkie kolejne osoby po prostu, ja zawsze zatrudniam na podstawie tych kompetencji miękkich. W sensie takim, że ja zawsze na to patrzę, czy ktoś jest fajny, miły, otwarty na naukę, chętny do ciężkiej pracy, bo to jest też bardzo ważne, że czasami ktoś jest super miły, a na przykład potem jest mu za gorąco przy piecu, no już wiadomo, że nic z tego nie będzie, albo nie może podnieść worka z mąką, no bo jeżeli ktoś nie może podnieść worka z mąką, to znaczy, że ktoś inny będzie musiał to zrobić za niego i może to jest niekoniecznie ten zawód, gdzie jednak to jest wpisane. Natomiast zawsze właśnie stawiam na ludzi otwartych, skorych do nauki i do ciężkiej pracy, bo to jest tak, że my też tutaj nie robimy jakiejś fizyki kwantowej. To są wszystkie rzeczy, które po prostu, których można się nauczyć, trzeba po prostu się wyłączyć, na chwilę skupić, robić to uważnie i efekty są widoczne bardzo szybko, poprawy. Bardzo lubię obserwować, jak po prostu osoby, które tak, no...
raczkują, że tak powiem, nagle po prostu pięknie, pewnym krokiem kroczą przez ten dzień produkcji, to wtedy mam ogromną ilość satysfakcji. Więc tak, więc myślę, że po prostu w gastronomii to jest ważne, żeby być fajną osobą jakby do przebywania i otwartą. Zawodowców tak naprawdę są. Są piekarze zawodowi, tacy, którzy pracują, zęby zjedli na tym chlebie i tak dalej, ale ten styl pieczenia, który oni reprezentują, jest tak daleki od mojego, że po prostu, że to nie. Te drogi się nie krzyżują. Ja słyszałam, że masz swoją ulubioną mąkę i że to jest mąka z Samoprzy. Tak. I co nie, a to ja mam wiele ulubionych mąk. Czy nie chcesz faworyzować? Nie chcę faworyzować. Nie, mam, to prawda, że mam dwa ulubione zboże. Jedno to jest Samoprze, czyli taka pramatka pszenicy, taka pierwsza udomowiona przez człowieka i uprawiana pszenica, która jakby na przestrzeni tych tysięcy lat jakby jej genom się nie zmienił w ogóle, czyli nie została poddana żadnym manipulacjom genetycznym, żeby rodzić więcej i być bardziej odporna i tak dalej. Do tych starych zbóż to jest też orkisz, to jest płaskórka, zboże świętojańskie. No coraz więcej jakby odkrywa się tych zapomnianych upraw pszenicy, które gdzieś tam na przestrzeni wieków wypadły. No i teraz, bo teraz jest ten czas, że tak jak widzicie, mąka z Samoprzy, to ona kosztuje 15 zł za kilo, minimum teraz. Przecież to, a zwykła mąka kosztuje 2 zł tak. pszenna za kilo, prawda? Że w końcu są ludzie, którzy wiedzą, że za dobre rzeczy trzeba zapłacić trochę mniej. A taka Samoprza, jak rolnik, więcej tak, że jak rolnik uprawia taką Samoprzę, no to on na przykład, nie wiem, z hektara, nie wiem, no teraz rzucam, nie mam pojęcia, ile się z hektara uzyskuje, ale powiedzmy, jak pszenicy by uzyskał kilka ton, no to takiej Samoprzy uzyska na przykład 3 razy mniej, prawda? Bo to trzeba zebrać, to są małe ziarenka, które przez te wszystkie bukowniki wypadają, jakby niszczą się, trzeba to potem wyłuszczyć, co jest następnym jakby kosztem, prawda, dla obróbki tego ziarna. Ale dzięki temu, że ono ma tą osłonkę, to ono nie chłonie nic z zewnątrz, więc jest takim, po prostu ma taką swoją osłonkę i tam się broni przed tym wszystkim złym, co czyha na zboże w powietrzu. Więc to są tego typu dylematy, ale na szczęście rozumiemy właśnie, że takie rzeczy są dla nas dobre. No i ta pszenica ma faktycznie świetne właściwości, bo oprócz tego, że ona ma w ogóle wspaniały, niesamowity smak, taki lekko słodkawo-orzechowy i tak dalej, to też jest bardzo łagodna dla naszego tutaj układu trawiennego. Miałam wielu klientów, którzy przychodzili do mnie na fortecy i mówili, że właśnie po chlebie, że tam nie to, że mają nietolerancję, bo mi się wydaje, że jednak jeżeli chodzi o nietolerancję, to my mamy nietolerancję nie na gluten, a na wszystkie te spulchniacze i chemię, która jakby towarzyszy wypiekowi chleba i produkcji ciasta. Ale faktycznie mieli takie problemy, że mieli wysypki jakieś takie różne, czy tam pieczenie w przełyku, zgagi jakieś takie. Ten mówi, że po tym chlebie nic się nie dzieje, bo to ziarno raz, że jest właśnie samo, bardzo dobre samo z siebie, to do tego też jakby trawienie go za kwasem, czyli sfermentowanie, jeszcze bardziej go uzdatnia, że tak powiem. Jakby niweluje te złe działania. Niweluje, jakby te drożdże pierwsze na siebie, pierwsze trawią ten chleb, pierwszy raz chleb trawią za nas, a potem trawimy go my. Więc Samoprza jest wspaniała, ma piękny kolor, ten chleb jest taki złoty, ja go właśnie nazywam, że to jest złoty chleb, wspaniały smak, no i te właściwości, czyli to jest takie naprawdę super foods w świecie zbóż. Jest dużo produktów, teraz można kupić i płatki z Samoprzy, na przykład na tych wszystkich u Babalskich, Bio, czy trzeba wchodzić bardziej, mi się wydaje, że takie zakupy internetowe bardziej niż tam w sklepie, chociaż w sklepach z żywnością być może takie są. My robimy też takie wypieki, w których na przykład nie skupiają się w całości na Samoprze, ale na przykład tej Samoprzy jest 10%. I ona służy jako przyprawa. Troszeczkę, prawda? Żeby tam polepszyć elastyczność ciasta, rozciągliwość, żeby kolor troszeczkę zrobić, taki naturalny barwnik trochę. Ja sobie mówię, no słodycze jemy po to, żeby było nam przyjemnie, a nie po prostu, żebyśmy jedli twardego klocka, no bo z takiej mąki się nie uzyska takiej razowej, takiej miękkości i tak dalej.
Ale to jest też element edukacyjny, bo już jak mówimy, że to jest samoprzyr, ktoś mówi, a co to jest samoprzyr, to jest prastara, prawda, że takimi małymi kroczkami nawet da się edukować, chociaż też obserwuję, jak obserwuję takie większe sieciowe piekarnie, no to często one troszeczkę wodą, robią wodę z mózgu, nie, że na przykład piszą, o, że chleb jest samoprzyr, albo z samoprzą, ale ktoś to nie doczyta, nie? I ktoś przychodzi i mówi, a, bo tutaj taki chleb sprzedają w tej piekarni, on jest taki wyrośnięty, taki miękki i jest samoprzą. A ja mówię, on nie jest sam, nie, że on jest samoprzą. Ja mówię, on nie jest samoprzą, on jest samoprzą. I potem faktycznie poszłam, sprawdziłam i tam tej samoprzy jest w tym chlebie, nie wiem, no 5% albo mniej, prawda? Więc to też jest taki ekologiczny ściemo-marketing gdzieś tam uprawiany przez, przez większe, większe sieci, większych producentów. No ale mi się wydaje, że też ten element edukacyjny, że nawet już ta osoba będzie wiedziała, że ta samoprza to jest coś wyjątkowego, prawda? Że można się bliżej temu przyjrzeć, jakby wtłoczyć to do swojej diety, dać zielone światło dla upraw, które będą wzrastać, może będą niwelować inne uprawy, więc spoko. No właśnie, jak tak mówimy trochę o takich wizjach, to powiedz mi, jakie w takim razie są trendy w świecie piekarsko-chlebowym? Co nas czeka? Znaczy ja myślę, że teraz to już jest, ja już myślę, że teraz nie odkryjemy tego nie wiadomo czego w tym chlebie i w zakwasie i tak dalej. Prowadzonych jest wiele badań, na przykład no, wpływu chleba na zakwasie na mikrobiom, prawda? Czy a co za tym idzie na nasze zdrowie psychiczne? Jest taka piekarka Vanessa Kimball, która zajmuje się tymi zagadnieniami, tam jakby współpracuje z naukowcami i jakby wdraża tę wiedzę w swoje kolejne publikacje, które są książkami o pieczeniu chleba, ale też słodyczy z wykorzystaniem zakwasu. Myślę, że ten trend jakby właśnie takiego doklejania się do farmerów, czy jakby umiejscowiania piekarni bliżej miejsca pochodzenia zbóż, mąki. To jest też to, co się będzie teraz działo. No na pewno mielenie mąki samemu. Jest już w Polsce, są takie piekarnie, na przykład Czarny Chleb w Poznaniu. Bardzo lubię obserwować, co tam Jacek Polewski pisze i opowiada. Bo on to takim jest właśnie radykałem, że on tam jeździ do tych rolników i tam sam bukuje i oczyszcza czas Boży i też mają młyn i robią, pięknie wyglądają, fajnie wyglądają te chlebki. No to na pewno to oczywiście no, szukanie jak najlepszych źródeł mąki, źródeł zbóż, takie. Znaczy ja też nie uważam, że piekarze powinni robić wszystko, że powinni uprawiać zboże, bo też są takie modele, że ktoś uprawia, mieli i robi z tego chleb. Oczywiście, jeżeli możliwości na to, jeżeli ktoś mieszka faktycznie w jakiejś takiej, w takim rejonie, gdzie jest miejsce na takie uprawy i ma to wszystko rozkminione logistycznie, to w ogóle super. No natomiast nie każdy ma takie możliwości, ale po prostu staranie się, robienie jak najuczciwiej, jak najlepiej tego, co po prostu robimy w piekarni. No prawda mi się wydaje jest jedynym kierunkiem tutaj, prawda, zaangażowanie i uczciwość. Powiedziałaś o chlebie w kontekście zakwasu, mikrobiomu, zdrowia psychicznego. Pomyślałam sobie, że to byłby piękny taki nowy slogan: jedz chleb, będziesz szczęśliwy. Tak, absolutnie tak. Bo to już jakby z takiego comfort foodowego podejścia, myślę, że my to czujemy. A jeszcze jak się okaże, że badania potwierdzą, że to rzeczywiście może wpływać na nasze samopoczucie. Absolutnie, no przecież chleb to jest kiszonka. Tak. Tak naprawdę, tylko że upieczona, prawda? Nie surowa. Chleb na zakwasie, oczywiście. No oczywiście, bo może to na takim etapie możemy to rozpatrywać, że po prostu jedz chleb, wyzbądź się odrzuć tę kontrolę, którą masz, że nie możesz jeść tego i tego. Zjedz pajdę tego chleba z dobrego źródła, posmaruj ją grubo masłem z jakiejś fajnej, małej, lokalnej mleczarni. I po prostu ciesz się lokalnością i chwilą i pysznością tego, a benefity też jakby przyjdą w następnej kolejności. Czy ty w ogóle sobie wyobrażasz świat bez glutenu? No, znaczy osobiście byłaby to nieodżałowana tragedia, bo ja po prostu gluten is my bitch, jak to się... Jak to się mówi. Właśnie ludzie pytają często, czy tam robimy chleby bezglutenowe. Ja mówię, nie, niestety my po prostu... My pracujemy z glutenem. Raczej wyobrażam sobie, no jestem sobie w stanie wyobrazić, jak kiedyś, nie wiem,
będzie jakaś katastrofa, nie wiadomo jaka, i nagle zostajemy tylko z quinoą, no to będę jadła wtedy quinoę, ale to są jakieś takie scenariusze, no kto wie, co tam przyszłość przyniesie, natomiast osobiście wolałabym jeść ten gluten, no ale jak... Nie życzę Ci tego, żeby takie czasy nastały. No ja też sobie tego nie życzę. Często właśnie sobie tak się żartujemy, tak z moją przyjaciółką. Ona ma seria, ma chleb. Mówię tak, Elka, no i wyobraź sobie, że lekarz nam mówi, że musi Pani, mi już kiedyś jeden powiedział, że może warto by było zrobić przerwę od glutenu na chwilę, nie? Czy Pan wie, no kim właśnie, ja jestem? I ja właśnie tak na niego popatrzyłam. Mówię, chyba Pan sobie żartuje. No, ona ma tak z serem, ale... No nie, no jedzmy. No, ja muszę powiedzieć, ja jem ten swój chleb. No nie, nie, że codziennie. Na przykład ostatnio się żachnęłam, że nie, przez tydzień chleba nie jadłam w ogóle. Bo coś tam jadłam, jakieś ogórty, coś tam. No gorąco było i tak jakoś się... Ciągle zapominałam zabierać tego chleba z piekarni i jakoś tak się nie składało. Ale potem jak zjadłam taką kramkę, to mówię, ojej. Tęskniłaś. No. To powiedz mi jeszcze, kończąc powoli, co sądzisz o pieczeniu chleba w domu? Czy w ogóle, pieczmy chleb tak, w domu. Tak? Czy to absolutnie. Się udaje? Oczywiście, że się udaje. Myślę, że chleb to jest coś takiego wspaniałego, zwłaszcza chleb na zakwasie, że nawet jak go upieczemy i on nie wyjdzie taki jak w piekarni, puszysty, okrągły, to chleb jest bardzo wybaczający i on wciąż będzie pyszny i wciąż będzie smaczny i będzie nasz i to zaangażowanie, ten wysiłek cały na pewno odnajdzie się w jego smaku. Natomiast też mi się wydaje, warto pamiętać, że no nie wszystko musimy robić sami. Jakoś tak rekreacyjnie, tak. Jeżeli chcemy się nauczyć chleba, to tym bardziej powinniśmy piec. Ale też pamiętajmy, że są wokół nas specjaliści chlebowi, ludzie w piekarni, którzy naprawdę jakby starają się go robić jak najlepiej, więc po prostu można mieszać i piec w domu i ten. Ale absolutnie ja po prostu uwielbiam, że ludzie chleb robią w domu. My też bardzo chętnie zakwas rozdajemy. Zawsze co tydzień ktoś, kilka osób przychodzi ze słoiczkiem do piekarni. My zawsze wydajemy zakwas. Tak się zastanawiamy, ile z tych zakwasów przetrwa dalej. Ale zawsze wydajemy z adnotacją, że proszę się troszczyć jako swoje, bo w momencie jak wydajemy zakwas, to już nie jest nasz zakwas, to już jest zakwas czyjś i to od niego zależy, czy on będzie pracował dobrze, czy o niego zadba, czy nie. Ale absolutnie, no... Trzeba piec chleb w domu, bo może się zostanie piekarzem, tak jak ja. Ja też tak zaczęłam, więc widzicie, nigdy nie wiadomo, co tam w życiu czeka. A masz jakieś takie top porady dla domowych piekarzy? Albo coś, co często nam nie wychodzi i nie mamy pojęcia, że to może być powód tej katastrofy? Tak, moja porada numer jeden to jest troszcz się o zakwas. Jakby trzymaj zakwas w zdrowiu. Im lepiej Ty się zaopiekujesz zakwasem, tym on się zaopiekuje chlebem i Tobą lepiej. Czyli polega to na tym, że no, bo tak ludzie właśnie mówią, o, bo ja miesiąc trzymałem w słoiku i potem w lodówce i potem on nie urósł, taki. Ja mówię, nie, no to trzeba, żeby być dobrze, to trzeba też mieć pewną dyscyplinę, że po prostu jak robimy chleb w domu, to wtedy ten zakwas codziennie dokarmiamy, dbamy o niego i tak dalej. Druga rada to jest nie zniechęcać się, bo będą porażki i co i raz będą porażki. Trzecia rada, jeść chleb innych, żeby wiedzieć, w którym miejscu my jesteśmy i być takim uczciwym wobec siebie, co nam się podoba w chlebie innych, a czego nie mamy w naszym i na odwrót też, bo to zawsze działa w dwie strony, taka krytyka. No i czwarta moja porada. Nie, to chyba te trzy. Żeby się nie zniechęcać i dbać o zakwas. No i po prostu szukać dobrych mąk z małych młynów, nie iść na łatwiznę, nie iść do sklepu. Chociaż z takich mąk też bardzo, takich pod ręką, też można zrobić dobry chleb, bo tak naprawdę to od piekarza zależy. Może mieć najlepszą mąkę, jak jest kiepski piekarz, to nie będzie z tego dobrego chleba. A w takim razie, jak zadbać o nasz chleb, kiedy już jest w naszym domu? Bo czasami tak jest, że pójście jednak do rzemieślniczej piekarni to jest taki rarytas. Tak, jakby kupienie sobie takiego super jakościowego bochenka. Tak. No i zastanawiamy się, to co mamy teraz jeść ten chleb codziennie na śniadanie, obiad i kolację, żeby go zjeść wtedy, kiedy jest najpyszniejszy. Tak. Jak można go tak właśnie ekonomicznie nim zarządzać, mrozić czy przechowywać? Wszystko co wiesz, powiedz nam. To dobre pytanie. Myślę, że po prostu fajnie jest, jak się przyniesie taki chleb, to można go po prostu przekroić na pół, połóweczkę sobie zostawić na kolację czy na śniadanie, kiedy on jest jeszcze taki w szczycie swojego smaku. Natomiast fajnie jest chleb mrozić.
Ja zawsze mówię, mrożenie nie jest jakby złym procesem. Złe może być to, co mrozimy. Więc jeżeli zamrozimy dobry chleb, to jakby odmrozimy i to wciąż będzie dobry chleb. Chleb w wyniku mrożenia ma to, że po prostu on wysycha troszeczkę. Mhm. I czasami jest tak, że jak go wyciągniemy z zamrażarki, zwłaszcza, że wiem, że niektórzy tam nie fatygują się i nie owijają go jakąś folią, czy tam woskowiką, czy czymś i go mrożą tak po prostu, no to on wtedy dramatycznie obsycha i jak się go potem odmrozi, to jak się go kroi, to ten miąższ się potrafi rozwarstwić, w sensie pęknąć gdzieś przy skórce, i prawda, i taki się robi zdeformowany, kiepsko się kroi. Chleb kocha piec, więc zawsze jak odmrozimy, to fajnie jest wrzucić właśnie, można na przykład pociąć w kawałki i zamrozić kawałki, wyciągać sobie po kawałku i na przykład wtedy opiec w tosterze albo wrzucić do pieca na chwileczkę, bo to jakby pozwala tej wilgoci z chleba się rozdystrybuować równo i on jest wtedy z powrotem sprężysty. Takie chleby razowe, na przykład, nie wiem, jak mamy taki żytni nasz chleb, to on potrafi tydzień czasu leżeć, nawet tydzień, dwa, na przykład ten chleb z owsianką, on troszeczkę krócej, bo on jest bardzo wilgotny z kolei i na przykład może się przytrafić, że zwłaszcza jak jest jakieś środowisko zanieczyszczone, coś tam kiedyś spleśniało, czy jest wilgotno, po prostu to tam mogą się pojawić jakieś po kilku dniach wykwity, więc taki chleb najlepiej po prostu właśnie odkroić te kilka kromeczek i zamrozić sobie, podzielić na potem. Można owijać, można w chlebaku trzymać absolutnie w ściereczce, ale mrożenie myślę, że jest tutaj najbardziej optymalną formą. Ja też mówię, że to fajnie jest, bo te ściereczki czasami one przepuszczają, jakby ten chlebek oddycha, ale on też one wypuszczają tę wilgoć, więc fajnie jest na przykład chlebek owinąć w szmatkę, a na przykład schować to do jakiegoś woreczka, nie? Jeszcze podwójnie, żeby jakby go podwójnie zabezpieczyć. A w przypadku mrożenia to mówiłaś, że można owinąć folią, ale jakie są takie podstawowe zasady, żeby to włożyć właśnie w torebkę foliową, czy w papierową? Nie, w papierową nie, w foliową najlepiej, bo po prostu wtedy jakby wszystko zostaje w środku, no ale oczywiście folię należy zdjąć przed włożeniem do piekarnika. Tak, żeby nie było tosta z plastikiem potem. O nie. Pyszne. Zastanawiam się, jak ktoś przez lata jadł chleb ze sklepu, supermarketu, po prostu jakikolwiek, albo na przykład tostowy. No też ja w sumie tego nie oceniam, jak ktoś kocha tostowy. Oczywiście. To kocha tostowy. A może taki chleb po prostu miał pod ręką tylko, prawda? Tak. No czasami po prostu nie mamy wyboru i musimy jeść takie rzeczy, których w innej sytuacji byśmy na przykład nie wybrali. No ale no właśnie, no to jest wszystko. My też jesteśmy rozwydrzeni, bo jesteśmy w wielkim mieście, prawda? No, i mamy po prostu wszystkiego dookoła, a ktoś w mniejszym mieście może chciałby zjeść coś takiego, a nie ma jak. I wtedy musi otworzyć piekarnię. Zapraszamy. Natomiast polecam. Przyjeżdżamy na wycieczkę do Warszawy. Tak. Z miasta jakiegoś innego, po to, żeby móc sobie kupić super chleb. Znam takie przypadki. Ja się nie dziwię wcale, jeżeli ktoś naprawdę, bo nie zdajemy sobie często sprawy z tego przywileju, że możesz sobie wybrać dowolną rzecz, dowolną kuchnię, dowolny styl, szkołę i po prostu jedziesz sobie w jakiś tam zakątek miasta. Natomiast załóżmy, że ktoś przyjeżdża jednak na tę wycieczkę po chleb, co w ogóle jest super i jakby wspieram. No ale wchodzimy do takiej piekarni, w której wszystko wygląda pięknie, ale mają te chleby różne nazwy, mają różne składy. Jakby jak też się poruszać po tym świecie tego rzemieślniczego chleba? No to w ogóle, to też jest fajna kwestia, którą poruszasz, bo mi na przykład marzy się kodyfikacja nazewnictwa chlebowego. Jakaś taka legenda. Legenda albo po prostu, że zasady, że chleb nazywamy na przykład chlebem razowym w momencie, kiedy jest w nim nie mniej niż 50% mąki razowej albo 100%, prawda? Ale nie mniej niż... Czy razowa to jest taka, która została raz zmielona? Raz zmielona, czyli całe ziarno bez odsiewania, po prostu tyle, ile wkładamy, tyle wyjmujemy, nic nie przesiewamy, nie wyrzucamy. Całe ziarno po prostu jest w postaci mąki. Albo na przykład często też to widzę, że ktoś sprzedaje chleb eko, bio i tak dalej, a wiem, jakiej mąki używa. Na przykład ja nie mogę o moim chlebie powiedzieć tym pszennożytnim, że jest chlebem ekologicznym, bo mąka żytnia jest mąką ekologiczną, a mąka pszenna jest z uprawy konwencjonalnej, prawda? Nasz płyn oczywiście, ja wiem, że oni tam nie wzmacniają i mają jakby czyste te ziarna bez pestycydów, natomiast nie ma certyfikatu.
Ja już wiem, że ja nie mogę tego chleba nazwać ekologicznym, prawda? A są takie osoby, które mimo takich jest tak zwana ekościema panuje, prawda? Że jeżeli jeden kawałek mąki jest ekologiczny, tak, to ten. A ja mam na przykład super radykalne podejście do ekologii, że jak coś jest ekologiczne, to po prostu wszystko, nawet sól, musi mieć certyfikat. Mhm. Zresztą, żeby używać określenia ekologiczny, musimy mieć certyfikat, prawda? To nie jest nasze widzimisię. Ja mam też chleby, które są w 100% ekologiczne, bo i na przykład samopsze, bo i mąka jest ekologiczna, i kasza jaglana jest ekologiczna, a sorry, sezam nie jest ekologiczny. Ale na przykład płaskórka i orkisz, nie? No to właśnie, no to mimo, że jakby w większości są, to jednak, kurde, nie ma certyfikatu i ja nie mogę tego używać. A wiem, że są, że wystarczy, że tylko, nie wiem, jajka lepszego użyją, czy coś tam, albo ten, i że już jest eko, nie? Że to jest właśnie takie niefajne. Ale właśnie, jak moglibyśmy podzielić te chleby na kategorie? Ja myślę, że po prostu są chleby takie lżejsze, pszenno mieszane, mhm, że tak powiem, bo czasami się dodaje do nich żyto, czasami się dodaje, tam zależy ktoś, orkisz dodaje i tak dalej, i to są takie chleby lżejsze, a jest też sekcja chlebów razowych, czyli z tych mąk pełnoprzemiałowych o wiele niższym indeksie glikemicznym. To są chleby jakby polecane osobom, które mają problemy, nie wiem, z cukrem, mhm, diabetycy, czy tam insulinooporność i tak dalej. No i wtedy te chleby właśnie polecamy takim osobom. No, trudno mi też powiedzieć, no po prostu mi się wydaje, że kryterium smaku jakby, mhm, próbowania wszystkiego, to co nam pasuje, to co nam smakuje i tak dalej, nie ma się co zmuszać, jak coś nam nie smakuje, dany chleb, że jest za twardy czy coś, to trzeba sobie poszukać innego po prostu. Tych wypieków też nie ma jakoś dużo, bo jednak w przypadku piekarni rzemieślniczych to są zazwyczaj 2, 3, 4 bochenki, to też nie jest tak, że ta oferta jest jak gdzieś tam, że jest 50 po prostu różnych chlebów z tym, z tamtym i tak dalej, tylko właśnie mniej, a lepiej. Krótkie menu, tak jak Magda Gessler poleca w Kuchennych Rewolucjach. Tak. Ale bo powiem Ci, że na przykład ja mam taki swój ulubiony rodzaj chleba, którego, mhm, nie umiem nazwać, mhm, bo to jest taki właśnie chleb, który zazwyczaj jadałam w restauracjach, mhm, gdzieś za granicą, mhm, na kanapce. Tak. I to jest chleb, który ja opisuję zawsze do mojej mamy, że to jest, mhm, taki chleb, że on niby wygląda jak ten taki chleb, tak, pradawny, mhm, ale w środku ma takie wielkie pęcherze, mhm, powietrza, mhm, i on jest taki super. To ja wiem, tak. I nie ma go w komercyjnych piekarniach praktycznie. Jakby to jest coś... To też ja się w tym zakochałam właśnie, mhm, na przykład, tak, w San Francisco, bo byłam, tak, mogę się pochwalić, tak, że byłam, tak, w Tartini, po prostu, tak, wow. Tak. Ale właśnie ja sobie tak to klasyfikuję, że my często mamy na przykład te chleby takie bardziej zbite, ścisłe, tak, zbite, i one są albo te właśnie takie bardziej tak, razowe, tak, i one są takie, tak, ziarniste, tak, tak, albo taki klasyczny, tak, biały, jak z piekarni za rogiem, taki, tak, z dzieciństwa, taki trochę wata, ząbka, tak, no, tak, no, ale właśnie są te z tymi pęcherzami, no, i nie wiem, jak je nazwać. Chodzi o te, no to można po prostu nazwać pszennożytni ekstra chleb. Pszennożytni stołowy. Znaczy to się nazywa country, wiejski bochen, w jakby nomenklaturze zagranicznej. U nas jednak ten wiejski bochen mi się kojarzy z takim bardziej zbitym chlebem. Tak, mi też się wiejskim, kojarzy z takim, takim ten. Nie wiem, jak to nazwać, ale określenie ten chleb z dziurami, to tak, znamy je bardzo dobrze, bo to klienci właśnie mówią, poproszę chleb z dziurami i tak go możemy nazywać. No ten chleb, co tutaj przyniosłam, ma totalnie te dziury. Te dziury po prostu się biorą w wyniku pewnego specyficznego procesu, w którym wszystko musi zagrać, żeby te dziury się pojawiły. Czasami są mniejsze, czasami większe, ale jednak jak się rozkroi ten chleb, to widać, że tam każdy bąbelek jest otwarty, że ta fermentacja fajnie się potoczyła, fajnie przeszła, więc... Ale nie wiem, jak go nazwać. Coś wymyślimy. Tak. Powiedz mi, czy masz jakieś takie chlebowe marzenie, nawet nie tyle, że piekarskie, mhm, ale takie gastroturystyczne. Mhm. Że wiem, że kochasz San Francisco, mhm, ale czy jest jakieś inne miejsce, mhm, które jest może dla Ciebie szczególnie ważne, albo które bardzo chciałabyś posmakować, jeśli chodzi o pieczywo? Oj, oczywiście, że tak. Mam wiele takich marzeń wciąż. Na przykład teraz się pochwalę, jadę niebawem do takiej restauracji dobrej, nie będę mówiła nazwy, ale jadę na staż na 2 tygodnie, właśnie się uczyć, jak oni traktują ziarno i chleby, jakie robią i w ogóle jak działa taka restauracja.
marzy mi się takie tournée po wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tam jest tyle wspaniałych piekarni, właśnie ludzie, którzy sami mielą mąkę, mają rolników po drugiej stronie miedzy, że tak powiem, i stamtąd biorą ziarna. Jest kilka takich piekarni. Jest też wielu piekarzy, których bym chciała poznać, bo jakby chleb jest wspaniały, ale to też, że tak powiem, osobowość piekarza czyni go wyjątkowym. Więc jest też wiele osób, którym chciałabym uścisnąć rękę i po prostu porozmawiać z nimi i spróbować ich chleba i rzeczy. Także ta lista tych moich chlebowych marzeń jest ciągle długa i uważam, że jest jeszcze wiele rzeczy, które z naszym chlebem mogę robić lepiej, bardziej. No ale tak jak mówię, no to jest długotrwały proces. Po prostu trzeba mieć poczucie, że cały czas się idzie do przodu. No a już tempo to jest, zależy czasami od okoliczności, prawda, i momentu w życiu i tak dalej. Natomiast mam wizję takiego idealnego chleba, który chciałabym robić. Jesteśmy blisko, jeszcze tam trzeba po prostu kilka rzeczy dograć bardziej. Właśnie jakiś nieustająco szukam mąk nowych, z nowych źródeł. Teraz na przykład ostatnio testowałam mąki biodynamiczne, no ale niestety chleb się rozpadał z nich. Nic takiego nie nadawało się do tego stylu chleba, który my robimy. Także to jest nieustanna po prostu ścieżka jakby takiego doskonalenia się i szukania nowych rozwiązań i tak dalej. No ale to właśnie teraz się cieszę, bo już dziewczyny moje tak wspaniałe to wszystko ogarniają, więc ja mam czas właśnie na jakiś taki research, gdzieś pojechać, coś zrobić i tak dalej. Wszystko w swoim tempie i czasie. Powiem tak, życzę Ci zrealizowania tych wszystkich podróży. Bardzo dziękuję. Stworzenia tego najlepszego chleba. Ja to mówię, to nie są marzenia, to są plany, więc one się tam wydarzą. Właśnie, kiedyś. I też jakby na spokojnie w swoim czasie, żebyś się mogła każdą z nich delektować, na spokojnie ją przetrawić i tworzyć nowe rzeczy, które będą inspiracją super, z tego wyjazdu. A zawsze może być lepiej po prostu, to tylko o to chodzi. No więc powodzenia też powodzenia na stażu i bardzo dziękuję za to, że podzieliłaś się takim ogromem wiedzy. Się podzieliłam. I nas tak, super, mam nadzieję, dzięki. Wszystkich zainspirowałaś do jedzenia. Bo ja zostania piekarzem. Ja nie zostanę Zapraszam. Piekarką, ale na pewno będę częstym klientem. Zapraszamy. Dlatego, że to jest raczej ta rola, w której właśnie, ja siebie widzę taka bardziej. Taka wycieczka. To jest też śmieszne, bo właśnie się śmiałyśmy, że jak była pandemia, to po prostu wyjście po chleb przez to, że piekarnie były jednym z niewielu takich miejsc gastro, powiedzmy pseudogastronomicznych, które funkcjonowały, że wyjście po chleb to było jak przygoda życia po prostu, dokładnie. A stanie w kolejce to jak impreza jakaś masowa, prawda? Więc no na szczęście miejmy nadzieję, że pandemia jest w odwrocie, ale serdecznie zapraszamy. Niezależnie od pandemii chleb będzie z nami. Dziękuję. Dokładnie, chleb będzie z nami. Bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. I jak zawsze przypomnę, że podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie w wersji wideo ukazuje się co tydzień, w każdy poniedziałek o 7 rano. I jeśli macie ochotę poszerzać tematy podcastowe, rozmawiać z innymi słuchaczami i podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami, to obserwujcie mnie na Instagramie Karolina Sobańska i też śmiało udostępniajcie, jeśli słuchacie podcast, bo jest to bardzo miłe. A jeżeli macie chwilę wolnego, to śmiało też dawajcie recenzje, opinie. Na Spotify'u możecie podcast zaobserwować, a na iTunesie możecie go ocenić i napisać kilka słów właśnie recenzji. Jest to dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest promowany, trafia do większej ilości osób, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem. I tak jak Wam często powtarzam, wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam się podoba, to super jest to gdzieś tam dalej pokazywać. Na YouTubie też oczywiście możecie dać suba, łapkę w górę, zostawić komentarz i tak jak powiedziałam, odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Wszystko, co powinniście wiedzieć, jest oczywiście u dołu w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień w, uwaga, nowym sezonie podcastu. Także będzie dużo nowości. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.